najważniejszy filmik, jaki do tej pory nakręciłem. Najważniejszy dla wielu z was, gdyż może wam otworzyć oczy. Mnie świadomość tego otworzyła oczy i zmieniło moje życie. Świadomość, czym się różni cena od wartości. Cena to jest to, ile płacimy za daną rzecz lub usługę. Wartość to jest to, ile byłbym gotów zapłacić za daną rzecz lub usługę. W drugą stronę, jeżeli ja sprzedaję lub daję komuś, to mogę dawać komuś coś, co jest dla mnie niezwykle cenne, a dla tej drugiej osoby jest bez znaczenia. I dlatego może tak być, że dobry układ polega na tym, że ta druga osoba daje mnie coś, co dla niej nie ma dużej wartości, a dla mnie jest bezcenne. Czyli na przykład dziewczyna się do mnie uśmiecha. Ją to nic nie kosztuje, a dla mnie taki uśmiech jest bezcenny. I w drugą stronę ja mogę komuś dać coś, co mnie wiele nie kosztuje. Na przykład komplement, a dla tej osoby taki komplement może być bezcenny. I ta różnica między ceną a wartością, jeżeli wartość w momencie, gdy kupuję, jeżeli ja dostaję, jeżeli wartość jest wyższa od ceny, to się nazywa zysk. Jeżeli ja sprzedaję, jeżeli ja daję, to moim zyskiem jest to, jaką ja cenę otrzymałem w zamian za niewielką wartość. To znaczy, kochani, żeby było to jaśniejsze dla niektórych, którzy nie rozumieją. Idealny układ to jest taki, kiedy ja wymieniam się z drugą osobą na coś, co dla mnie ma niewielką wartość, a ma ogromną wartość dla drugiej osoby. Jeżeli druga osoba daje mi coś, co dla mnie ma ogromną wartość, a dla drugiej osoby jest praktycznie bez znaczenia. I to jest idealny układ. Natomiast bardzo ważne, zanim osiągniemy cel, jest dowiedzieć się, ile będzie nas kosztowało osiągnięcie danego celu. Czy na przykład to nie jest tak zwana skórka za wyprawkę, czyli osiągnięcie celu może być tak drogie, może uwiązać się z tak wysokimi kosztami, że może być zupełnie nieopłacalne i lepiej się w ogóle za to nie brać. Lub w drugą stronę, jeżeli znajdujemy coś, to dobrze jest się dowiedzieć, co my znaleźliśmy. Jaką to ma wartość dla nas, jaką to ma wartość rynkową. Czyli miej w życiu mądry zwyczaj, że jak znajdziesz, to przeliczaj.